Witam serdecznie. Dzisiaj filmik powinien być krótszy, bo dzisiaj przychodzę do Was z dwoma produktami, które są z Eveline. Osławiona już maskara z Eveline. To nie jest ta wodoodporna, tylko klasyczna. Otworzyłam ją ze dwa dni temu, żeby troszeczkę podeschła. Plus do tego mam taką kredkę z też Eveline do brwi, która ma tu grzebycz, a zresztą omówimy to później. I z My Secret żel do brwi. Też osławiony. I zaczniemy od brwi z tego względu, że chcę zobaczyć, jak wyschnie, podeschnie ten żel, bo jego jeszcze w ogóle nie otwierałam. No dobra, jeszcze muszę jedną rzecz, żeby Wam powiedzieć. Więc teraz tak. Jak wiecie, ja bardzo lubiłam starą wersję z Bell, takiej woskowej kredki. I to jest ona. Ona jest w kolorze prawdopodobnie brunet, ale zresztą dla mnie to nie ma różnicy. Albo szatynkę, albo brunetkę biorę i obydwie są w miarę dobre. To znaczy, były takie, dopóki nie zmieniłam koloru włosów. Teraz ten kolor troszeczkę wydaje mi się zbyt ciepły i nie pamiętam właśnie, czy to było brunetka, czy... A tutaj nic nie widzę, żeby to było w napisie. Zresztą nieważne, porównam Wam kolory tego produktu. A, muszę sobie lusterko ładnie ułożyć. I teraz tak, ten z Bell, oj, no. Konsystencję zmienili tej kredki, wcześniej była taka bardziej masełkowa, ale to jest taki kolor. Dobrze, dobrze. Zawsze muszę podejrzeć, czy dobrze widzicie, czy nie ten. A tutaj mam kolor Top, on jest bardzo chłodny. Ogólnie bardzo ciężko jest właśnie ten kolor dorwać. Byłam w trzech Rossmanach. Aha, kredka z Bell kosztuje bodajże 12 coś, niecałe 13 zł, o ile się nie mylę, między 10 a 13. To kosztuje w cenie regularnej 23, no to więc różnica jest dosyć spora. Ale no mam ochotę spróbować coś innego i kolorek. O, zobaczcie, jest o wiele bardziej taki ciemny. Chcę wypróbować, czy będzie mi lepiej teraz w ciemniejszym kolorze, teraz kiedy sobie zmieniłam włosy na trochę ciemniejszy. Jaki? Kiedyś już Wam mówiłam, jaki to jest kolor. Zawsze zapomnę, a chociaż on jest banalny. Chłodny, ciemny brąz. O. No to dobra. Aha, jeszcze jedna rzecz. Moje brwi teraz będą dosyć krzaczaste. Dość, no, nieciekawie będą wyglądać z tego względu, że ja z natury mam tą brew niżej, tą mam wyżej. Pewnie nieraz to zauważyliście. I chcę je zapuścić i spróbować, może się uda, żeby troszeczkę były bardziej takie, no, symetryczne, symetryczne. Ale dobra, jedziemy z tym. Pierwsze co, tu jest taki rysik, bardzo mi się podoba. O, zobaczymy, ile tego rysiku jest. Bo to też ma, to jest bardzo ważne. Tam w Bell już mam końcóweczkę, nie są zbyt wydajne. No, malutko tego rysika, to już jest koniec, koniec do oporu. Także niewiele go. No zobaczymy, na ile to czasu starczy. To znaczy i tak będę przeplatać innymi produktami, które mam, bo mam też pomadę, też z Eveline, ale w kolorze jasny brąz. Jasny brąz. A, i tu jest, ta spiralka jest rewelacyjna moim zdaniem. Jeszcze tak malutkiej nie miałam. Ale dobra, jedziemy w końcu z tą. Ja tu muszę dać wyżej. Zobaczcie, ja mam z natury dosyć ciemne włosy. No, brwi to też włosy, to więc dobrze. Dosyć ciemne, więc ja nie mogę mieć nawet odrobinę różniącą się kredkę, a ta się troszeczkę różni. Troszeczkę widać, że ja tutaj wyżej muszę podnieść. O, jest... Jest bardzo precyzyjna, oj bardzo. I łatwiej się rysuje niż tą. Tutaj trzeba większy ucisk. Tutaj delikatnie robię, a jednak kolor się maluje. No. Jest wygodniejsza, znacznie wygodniejsza niż ta. Tylko cholera cena. Przy tym, jak ja muszę dosyć dużo malować, to ona może być, no, wręcz bardzo mało wydajna. Okej. Okay. Ja muszę tak... Nie mogę, że zrobić jedną,
a później drugą, tylko ja muszę tak skakać od jednej do drugiej, żeby chociaż trochę tą podnieść, a tą obniżyć. Ale łatwość malowania, wow, jest rewelacja. Oj, już wiem, że będę lubiła. Chyba trzeba czekać na promocję i kupić kilka sztuk. Dobra, teraz tak jeszcze będę poprawiała, ale spróbujmy ten grzebyczek. Dobra, to jedziemy z grzebyczkiem. Podoba mi się. Oj, podoba. Tutaj jakoś chyba się spinam przez to, że muszę pierwszy raz chyba przed kamerą robię brwi. Znaczy kamerą, telefonem. Ale wiecie co? Zauważyłam i się bardzo cieszę, że kupiłam ten akurat aparat, bo autentycznie kolory są bardzo ładnie oddane. Fakt, ja często jestem różowa, bo i ścianę mam tu różową, także to się jakoś tak robi, ale jak pokazuję Wam jakieś cienie, to z reguły wszystkie cienie mają oddany ten kolor. Tylko dźwięk mnie wkurza, bo tu mikrofon zbiera wszelkie hałasy, które są wkoło. A jak wezmę z kolei taki krawatowy, który mam, to brzmi jak w pudełku. Ale to nie o tym miało być. Znowu. O. Zobaczcie, fajnie to wygląda. No i patrzcie na moje umiejętności, bo moje umiejętności malowania brwi to są żadne. Ale to nieważne. W każdym razie bardzo mi się pomadka. Bardzo mi się podoba ta kredka. Bardzo. Teraz ten żel. Do tej pory używałam żelu bezbarwnego z Vivo. On nie za bardzo trzymał. Tak to używam woski. No i miałam taki żel barwiący z Eveline i z czegoś tam jeszcze kiedyś indziej. Też miałam, ale ogólnie nie mam zbyt dużego doświadczenia z takimi, które mocno utrwalają. Ten ma być taki, że ma mocno utrwalać. No to jedziemy. Jak zwykle najpierw niuchnę. O, przyjemny zapach. Z reguły takie coś, tusze jakieś i tak dalej, takie rzeczy tego typu, no nie za ładnie pachną, a tu ten zapach jest delikatny i ładny. No to jedziemy. Nie wiem, na razie nie wiem. Nie lubiłam tylko w tym żelu z Vibo to, że jak on był przezroczysty, to później się tak brzydko zabarwił. To mi przeszkadza, ale ogólnie korzystałam z niego, no, powiedzmy, że w skali 1-10 na taką szóstkę go oceniłam. Ok, dobra, pomalowane. To teraz zajmiemy się tuszem. Dzisiaj pomaluję bez dopalacza, czyli nie użyję odżywki z Eveline, tylko po prostu sama zalotka i tusz. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. A, jeszcze czekajcie, tu sprawdzę, czy to się. O, zobaczcie, będzie o wiele trwalszy. Ten tutaj był z Bell, praktycznie zniknął, a to trzyma się. Dobra, a teraz mocno potrę. O, jak dopiero jak bardzo mocno widzieliście, przepraszam. Dobra, zalotka i przychodzę z tuszem. Zalotka użyta, więc jedziemy z koksem. No, szczoteczka. Pewnie wszyscy już znają te szczoteczki, ale ja jeszcze nie używałam. Lubię takie szczoteczki, lubię. Ok, zobaczcie, to jest pierwsza warstwa. Moim zdaniem całkiem ładnie wygląda. Jedziemy z drugą warstwą. Proszę bardzo, druga warstwa.
Ok. I teraz tak. Jedziemy z podsumowankiem. To, że mi się kredka podoba, to już wiecie. Tuż też jest dobry. Ja zawsze się boję w takich żelach, że mogę trafić, i dlatego miałam opory. Bałam się, że będą po prostu takie sztywne, posklejane. Absolutnie nie jest posklejane, a jednak wszystko jest na swoim miejscu. Nic się nie rusza. A nie ma takiej... Kiedyś słyszałam właśnie taki zarzut, nie wiem w stosunku do którego żelu. Wiem, z Anastazji. Tak. Że on jest taki sztywny, wręcz aż brwi ściągający. Tu nie mam absolutnie ściągnięcia. Ba, wydaje mi się, bo ja zawsze lubiłam woski, że tu jest lepiej, to bardziej naturalnie wygląda. Bo wosk jednak powoduje to, że brew się odrobinkę tak świeci. Jest taka przyklejona trochę do skóry. Tu tego nie ma. Wow. Mam nadzieję, że będzie trwały, chociaż u mnie to tak dużo nie trzeba tego, tej trwałości. Ale mam nadzieję, że tak. A rzęsy? To tylko w sumie formalność. Ten tusz jest rewelacja. Zobaczcie, jaka fajna firanka z rzęs. Gdzie nie używałam żadnej dopały. Nie mam żadnej bazy pod spodem. Więc coś mi się wydaje, że właściwie ten test to taki test dla upewnienia się, że inni mieli rację. Bo wszystkie te trzy rzeczy są w internecie chwalone. Co prawda najmniej widziałam na ten temat, ale w sumie się nie za bardzo interesowałam, mając cały czas inne produkty, ale o tych, te mnie interesowały bardzo. Ten żel i ten tusz. I z wszystkich tych trzech rzeczy jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Gdyby było coś nie tak, to albo Wam dogram, albo napiszę gdzieś w międzyczasie, że było coś nie tak. A powiem Wam tak, że no, jest niezłe wyzwanie dla tych rzeczy, bo zaraz się wybieram na spacer z psiakiem w czasie, kiedy pada śnieg, jest minus kilka stopni i dosłownie jest taki wiatr, że ten śnieg prawie że pionowo leci. Także wyzwanie będzie miało. No to serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. O ile go obejrzeliście do końca oczywiście. Pa, pa!